wielu jest ludzi takich jak ja, co mają 20 lat lub 19 i w tym roku mieli matury, ale tak naprawdę zostają przełożone na czerwiec, gdyż takie było zalecenie rządu. I niestety niektórzy ludzie się tym przejmują, ale ja do takich ludzi nie należę. Mam kompletnie w to wyrąbane, bo wiem jak się uczyć, jak korzystać z internetu po to, żeby wszystko było i nie muszę chodzić do sklepu, kupować książki, czytam zeszyty, gdyż wiedza dostępna w internecie jest dobra i wy wszyscy o tym wiecie. Oczywiście wyścigi są tak rajdowe i są takie przewielne, bo po prostu wiem, że jakoś tutaj do tego docieramy. Bardzo ten szeroki punkt i ten ślepy, który zawsze jest na nas pożądany, bo po prostu wiem, że jakoś porządzamy tę naszą barykadę, bo po prostu wiem, że matury teraz w czerwcu obowiązują, bo po prostu jest dalej ten koronawirus, który męczy, no i nie może nam dać spokoju. No i co tu mogę zrobić bez swojej? No oczywiście nic, tylko muszę dalej biegnąć i przeczekać tę całą sytuację, która zawsze podoba się nam, kiedy my na to czekamy, no i opieramy się o nasze fakty i nasze prototypy. Życie to czasem dołki, a czasem też górki. Zależy na co trafisz i na sobie trochę przytrafisz. To zależy dużo od nastawienia i podejścia do pewnych spraw i musisz sobie z tego sprawę zdać. Ja oczywiście muszę sobie z tego sprawę zdać, oczywiście muszę dalej płynąć, no i przewinąć cały ten nasz parkiet, który wywija, no i tańczę sobie, kiedy mam to wszystko zanotowane w sieci. No i muszę coś zatelefonować, oczywiście telefon jest bardzo szeroki, wiem, że jakoś płynę sobie szeroko, kiedy zbieram te kwiatki, no i muszę coś sobie oskalować, kiedy muszę coś oszczepić, po popasu wiem, że szczepionki nam brakuje, bo musimy czekać aż do czerwca, kiedy ta szczepionka nam się pojawi. Muszę coś po prostu zalegalizować, bo po prostu zneutralizować trzeba nasze pomyłki trowagalne, bo po prostu wiem, że jakoś płynę sobie bytalnie albo kentalnie, bo po prostu wiem, że będę dzisiaj tak sobie szeroko płynął, jeśli będę miał coś na sumieniu, to po prostu sumienie jest jak dobre natchnienie. Coś dzieje się z nami, kiedy brakuje nam odwagi i naszego borgoru. W tym momencie doszliśmy do przepaści. Mam nadzieję, że w waszym życiu nigdy się to wam nie namaści, tylko będzie wszystko szczęśliwie i będzie wszystko dobrze, gdyż to jest lepsze niż się smucić i załamywać i się tym przejmować i się tym poddawać. Więc kończymy w tym miejscu utworek, który mam nadzieję, że was pobujał i do was do czegoś zmotywował mimo tej zarazy.